czasem Robertem klubu Polonia Windsor. Robert, powiedz o swoim klubie coś. Powiedz o swoim klubie. Istnieje już od wielu lat. 28 lat, ja może się mylę, ale coś takiego. Nasz prezes akurat nie mógł pójść na meczu, bo wyjechał do Brazylii w sprawach służbowych. Ja jestem wiceprezesem. Zagraliśmy sobie bardzo fajny mecz towarzyski. 3-2 przegraliśmy. Zasłużenie wygrała drużyna White Eagles, która była lepsza. Nasz klub. Mamy drużyny dziewczynek, mamy poniżej 10 lat, 11 lat, mamy chłopaków, którzy bardzo dobrze grają, 14 lat chyba, albo 15 poniżej, bardzo dobrze grają, to są właśnie przyszłe nasze drużyny, a my, stare dziadki, sobie próbujemy tak sobie coś zagrać, przyjeżdżamy sobie zagrać z White Eagles i jakoś potem jakaś impreza albo coś, jakieś może małe piwko czy coś do zjedzenia i tak sobie zawsze spotykamy się razem. Co sądzisz o takim w ogóle pomyśle, żeby się spotykać razem? Czy to jest dobry pomysł? Czy powinniśmy to kultywować? Czy myślisz, że w ogóle takie coś będzie dalej kultywowane przez nasze kluby? Coś pięknego, to jest bardzo blisko się i mieszkamy. I zawsze jak na mecze się spotykamy, to jest naprawdę, to jest taki mecz bardzo towarzyski. Bardzo lubię takie spotkania. Chłopaki z Detroit przyjeżdżają do nas. Raz w roku się spotykamy na mecz, my do nich jedziemy. I to jest bardzo kontynuowane. Co roku będziemy to grali i będziemy dalej kontynuować na 100%. Dopóki ja będę miał coś do powiedzenia, to będziemy na 100% kontynuować. Znamy się z chłopakami, gramy naprawdę towarzyskie mecze. Jest coś pięknego, żeby sobie tak dwie drużyny tak blisko siebie grają, żeby się spotkały i zagrały towarzyski mecz. Czyli kiedy mamy zaproszenie do Windsor? W październiku my pojedziemy do Houston, ale na 100% znajdzie się jeden weekend, żeby zagrać z White Eagles z Detroit. 100% się spotkamy i wypijemy sobie piwko razem. Dobra, dzięki.